witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej wczorajszym wydarzeniom, jakie miały miejsce tutaj przed ratuszem, na Placu Litewskim, a także na całym krakowskim przedmieściu. Wczoraj słyszeliśmy niesamowitą mowę nienawiści. Słyszeliśmy hasła Pietrasiewicz won z Lublin, Lublin wolny od pedałów i wiele innych bardzo negatywnych sformułowań, często podyktowanych takimi poglądami antysemickimi. Samo hasło, które było przewodnie dla marszu, czyli nie dla tolerancji. I na koniec tego wszystkiego, kilka dni przed marszem, prezydent Żuk mówi, że środowisko kibiców jest w porządku i nie powinniśmy wobec nich wyciągać takich właśnie wniosków, mam na myśli nawiązanie do tych biletów, a tak naprawdę te bilety pokazywały, że może być normalne, że pośród kibiców mogą być innej orientacji seksualnej, Żydzi, a także osoby o innym kolorze skóry. I to właśnie miały pokazać te bilety. Niestety prezydent się ugiął. Moim zdaniem prezydent powinien Lublina, miasta, które aspiruje do Europejskiej Stolicy Kultury, miasta, które chce być wielokulturowe, miasta, które wydaje 300 milionów na Centrum Spotkania Kultur, gdzie właśnie różne kultury będą się zderzały ze sobą i pozwala na to, żeby na ulicach miasta były prowadzone takie działania jak w dniu wczorajszym. Uważam, że jest to skandaliczne. Jest to przejaw tego, że pan prezydent Żuk nie jest ambasadorem tolerancji, jest ambasadorem nienawiści. Ja nie mogę przebolać tego, że on przymyka oko na takie zachowania. Jeżeli on mówi, że kibice Motoru Lublin są w porządku, ja też nie chciałbym generalizować, że to tylko kibice, ponieważ są też inne osoby w społeczeństwie, które niestety te negatywne emocje wykorzystują.